Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym Savoir Vivre. Nadal będę odpowiadał na Państwa pytania, czy reagował na Państwa uwagi. I oto pierwszy tekst. Ani pytanie, ani uwaga, informacja. Pracuję w restauracji i widzę, jak wyglądają goście. Często jest tak, że kobieta jest w ładnej sukience i pije wino typu kawa, a jej mężczyzna w krótkich spodenkach pije piwo. To jest smutne. Kobietom chyba brakuje prawdziwych mężczyzn. No to jest prawda, że kobietom brakuje prawdziwych mężczyzn, ale bym powiedział, że to jest wina kobiet. Bo no powiedzmy moje obserwacje z parku w Nałęczowie, prawda? Park w Nałęczowie jest taki no, wielmożny. Niedziela, ludzie wychodzą z kościoła, czy ubierają się odświętnie i bardzo dużo kobiet jest w pięknych sukienkach stosownych, a obok takiej kobiety drepcze mężczyzna w klapkach, krótkich spodenkach i to niekoniecznie takich jakichś nawet dżinsowych, tylko w takich majtkach, prawda? Takich jakich piłkarze wybiegają na boisko w jakiejś koszulce. Wielu mężczyzn uważa, że jak w niedzielę założy rzeczy świeżo uprane, bo widać, że to świeżo uprane, no to już wystarczy. I teraz taka kobieta powinna nakrzyczeć na tego mężczyznę i powiedzieć: nie wyjdę z tobą w takim stroju, a jeżeli jak będziesz w takim stroju, a jak chcesz być w takim stroju, to idź 2 metry za mną. No bo ten mężczyzna, znaczy to świadczy nie tylko źle o nim, ale świadczy źle także o niej, że ona się na to zgodziła. Pamiętajmy o zasadzie, każda para powinna być doubrana, to znaczy powinna pasować. Ubiór kobiety i mężczyzny powinny do siebie pasować, powiedzmy. Mężczyzna w garniturze to kobieta w odpowiedniej sukience, kobieta w odpowiedniej sukience to mężczyzna w garniturze. Nawet kolorystycznie powinno to pasować, prawda? Jak kobieta zakłada powiedzmy czerwoną sukienkę, a mężczyzna szary garnitur, no to czerwony krawat, czerwona poszetka i już jakby widać, że są dobrani kolorystycznie. No i teraz a propos tego piwa, prawda, że faktycznie jak kobieta pije dobre wino, to w restauracji to mężczyzna też powinien pić dobre wino. Picie piwa w restauracji w ogóle jest poniżej wszelkiej krytyki. Piwo jest napojem gminnym. Traktowane jest jako normalny napój tylko w niektórych regionach Niemiec, ale to jest jakby taka etykieta lokalna, zresztą obyczaj ludowy. Bo niektórzy się powołują piwosze, że papież Benedykt uwielbiał piwo i pijał to piwo, jak kiedy tylko mógł, prawda? No papież Benedykt jest właśnie z takiej krainy piwnej. W dobrej restauracji piwa nigdy nie zamawiamy. Piwo możemy zamówić w piwiarni, czy w jakiejś takiej podrzędnej knajpce i nie w jakimś no, eleganckim towarzystwie. Napojem świata Savoir Vivre jest wino. Kolejny tekst. Brak kultury i ogłady naprawdę bywa dotkliwy. Kilka lat temu wybrałam się w towarzystwie mężczyzny do eleganckiej, jak na to liczyliśmy, restauracji w starym dworku na wsi, ze stadniną koni i gospodarstwem agroturystycznym. Ubrani byliśmy elegancko, ale w takim codziennym rozumieniu, nie wieczorowo. Jakież było nasze zdumienie, gdy restauracje dosłownie napadli w czasowicze, którzy właśnie wrócili w porze obiadowej z konnej przejażdżki. Wtargnęli głośno, robiąc zamieszanie w ubraniu, które wyglądało jakby drzewa w lesie rąbali, bo to nie był nawet tradycyjny strój jeździecki. Dawniej ludzie zakładali czyste ubrania do posiłku, a nie jadali w brudnych roboczych ciuchach. Ale to nie wszystko. Jedna z kobiet wyjęła niemowlę z wózka, po czym bez żenady obnażyła piersi i zaczęła karmić dziecko. Proszę mnie dobrze zrozumieć, jestem wielką zwolenniczką karmienia piersią, ale nie przy stole wśród obcych ludzi, bo to niekoniecznie musi być przyjemny widok. Mnie odebrało apetyt. No nie musi być to koniecznie przyjemny widok, tak jak natrafienie nagłe na plaży nudystów i czasami jest to widok bardzo nieestetyczny. I teraz tak,
Oczywiście, że zawsze przebieramy się do posiłku. Posiłek jest jakimś uroczystym wydarzeniem, szczególnie posiłek w dobrej restauracji. I ta restauracja też ma wymogi, powinna mieć wymogi co do ubrań. Na tym się kojarzą dwie sytuacje. W kilku hotelach, ale naprawdę niewielu, była taka tablica przy wejściu w hotelach jakichś nadmorskich z reguły albo będących przy jeziorze, że nie wchodzimy do restauracji w strojach kąpielowych. To pokazuje, że ludzie chodzili, kobiety w kostiumach, bikini, prawda, bardzo skąpych. Ale w Polsce nie widziałem restauracji, która by stawiała wymogi wobec stroju takiego, no już bardziej eleganckiego. I to mi się kojarzy ta anegdota, którą Państwu już opowiadałem w jednym, czy nawet i w drugim programie, o moim znajomym, bardzo eleganckim profesorze, który szyje garnitury, koszule i buty na miarę i ma w swoim wielkim domu wielką szafę z tymi garniturami, i on pojechał do Nicei na urodziny, zaproszony na urodziny swojego brata, który zamieszkuje we Francji. No i ubrał się w piękne buty, piękną koszulę, piękny garnitur, ale że to była godzina tam 13, no to uznał, że krawata nie założy, że to przesada, że będzie odstawał, że będzie nadubrany. No i próbował wejść w restaurację i go nie wpuścili. Musiał chodzić, biegać po mieście i szukać krawata. No, i więc tutaj jedna rzecz. Druga rzecz, ta kobieta karmiąca. Ten temat już wracał i dzisiaj wiele kobiet karmiących się wręcz awanturuje, że mają prawo, że co to za obyczaj, że kobieta karmiąca jest traktowana niedobrze, że trzeba dziecko nakarmić, prawda? Znaczy w dzisiejszych czasach to już nie jest argument, bo w większości restauracji koło toalety jest takie specjalne pomieszczenie do przewinięcia dziecka, nakarmienia dziecka, i trzeba nie tylko brać pod uwagę potrzeby swoje i swojego dziecka, tylko również, co jest podstawową zasadą savoir vivre, potrzeby i reakcje i wrażliwość innych osób. Kolejny. A, no tu jeszcze pani napisała, że napadli w czasowicze bardzo głośno, robiąc zamieszanie. No właśnie, jak się wchodzi do lokalu, znaczy nigdzie nie mówimy głośno, zawsze mówimy tak, żeby słyszeli nas tylko i wyłącznie ci, którzy, do których my mówimy. W trakcie swoich szkoleń, takich dłużej trwających z zakresu savoir vivre, robię takie ćwiczenie, że sadzam ludzi w ławkach albo na krzesłach, jeden, drugi, trzeci, jeden, za nim drugi, za tym drugim trzeci, za tym trzecim czwarty, za czwartym piąty, i teraz mówię do tego drugiego, do tego trzeciego, proszę tak się wypowiedzieć, żeby słyszał pana tylko drugi i czwarty. Proszę tak się wypowiedzieć, żeby słyszał pana pierwszy, drugi, czwarty i piąty. I trzeba się nauczyć tak mówić. Nigdy nie mówimy za głośno. Mówienie w taki sposób, że słyszą nas osoby przy sąsiednim stoliku czy osoby obce, jest oznaką tego, że nie jesteśmy w świecie savoir vivre i że brakuje nam jakiejś podstawowej kultury. Nie zapomnę taką przygodę z nadmorza. Byliśmy w luksusowym hotelu z widokiem na morze. Zawsze szukaliśmy takich hoteli, żeby z okna sypialni, z balkonu, można było usiąść na balkonie i popatrzeć na zachód słońca nad morzem, czy wstać rano i wypić kawę na balkonie, patrząc się na morze. No i kiedyś o 8 rano obudził mnie wrzask. Wstałem, wyszedłem na balkon i pod hotelem stał jakiś człowiek i wrzeszczał do drugiego człowieka, który był na balkonie na drugim piętrze, i wrzeszczał: panie mecenasie, wspaniała woda, już się wykąpałem, niech pan przyjdzie, pójdziemy jeszcze raz się wykąpać. No, a pan mecenas wrzeszczał, odwrzaskiwał z balkonu: dobrze, dobrze, tylko się ubiorę, za 5 minut będę wolny. No, ręce
opadają, nóż w kieszeni się otwiera, jak niektórzy mówią. Kolejne pytanie. Szanowny panie, chciałem zapytać o temat poruszany w jednym z odcinków, mianowicie o jedzenie pieczywa podczas obiadu. Jak wiadomo, jest do tego przeznaczony osobny mały talerzyk i specjalny nóż, dodam, do smarowania masłem, a pieczywo jest umieszczone w odpowiednim koszyku. Jednak kiedy powinniśmy jeść to pieczywo? Innymi słowy, czy jest ono przeznaczone do jedzenia przed daniem, czyli w oczekiwaniu, na przykład na zamówione danie, czy w jego trakcie? No i tak, dobre pytanie, bo temat, którego chyba nie poruszałem, jak prowadziłem szkolenia w różnych luksusowych restauracjach dla z reguły zarządów dużych firm, to wcześniej sprawdzałem, czy kelnerzy są przygotowani i później robiłem za kierownika sali, czyli kelnerzy obsługiwali stół, a ja pilnowałem, żeby oni wszystko robili tak, jak trzeba. No oprócz tego oczywiście patrzyłem na gości. Miałem tutaj mikrofon na głowie, także krzyczałem na gości, jak coś źle robili. No i kelnerzy nawet w tych najlepszych restauracjach pewnych rzeczy nie wiedzieli, chociaż im lepsza restauracja, tym starsi kelnerzy, mężczyźni i tym większa wiedza, ale kelnerzy zawsze wiedzieli, bo się mnie pytali, tak, zaczynaliśmy od zimnej zakąski, pytali się, czy do zimnej zakąski pieczywo. Ja mówiłem, oczywiście, zawsze podajemy na stół w koszyczku z odpowiednim sztućcem, na przykład szczypcami do makaronu, czy długim widelcem, podajemy pieczywo w koszyczku przykryte serwetką i do zakąsek zimnych zawsze to pieczywo jest. No i teraz oni, jak już się zapytali, czy pieczywo do zimnych zakąsek, to nie zadawali następnego pytania, które teoretycznie mogliby, które zadaliby to pytanie kelnerzy, którym brakowało mi by odpowiedniej wiedzy. To znaczy nigdy nie pytali mnie, kiedy usunąć pieczywo ze stołu. To znaczy od razu, jak ja na to zwracałem uwagę, że się o to mnie nie pytają, no to mówili, my wiemy, że pieczywo powinno być w stole do końca posiłku. To takie kelnerskie określenie, pieczywo w stole. I czyli pieczywo, jak się pojawi na stole, to podczas obiadu, przy zimnych zakąskach, to jest na tym stole aż do deserów. Czyli co z tego wynika? Wynika z tego, że zawsze można tego, po to pieczywo sięgnąć i je spożyć. No i teraz to jest kwestia, że ludzie mogą być z różnych krajów, że ludzie mogą mieć różne przyzwyczajenia. Moja żona na przykład zawsze je pieczywo, kiedy je truskawki. Truskawki jest pieczywem. To jest jakaś rodzinna tradycja. Bułgarzy na przykład jedzą pieczywo do wszystkiego. Do zupy, do drugiego dania. Do zupy zjadają ćwiartkę chleba. Oni mają taki chleb pszenny. Inne nacje różnie to bywa, ale na przykład Francuzi, tacy kulturalni Francuzi, czy ludzie pochodzący z krajów, zamieszkujący kraje winne, o wysokiej kulturze wina, często robią tak, że jak się zmienia gatunek wina, prawda? Znaczy pierw podają, powiedzmy, białe, a później różowe, później czerwone, później jeszcze kolejne czerwone, ale cięższe, to gdy następuje zmiana wina, biorą kawałek pieczywa i zjadają. Chodzi o oczyszczenie, nie, bo wskazania podręczników są takie, że jak zmienia się wino na stole, to pijemy wodę, żeby wypłukać poprzednie wino z kubeczków smakowych, wypłukać jego smak, żeby te smaki się nie mieszały. Natomiast, żeby osiągnąć takie czyste kubeczki smakowe nastawione w 100% na nowe wino, no to dobrze jest właśnie zjeść kawałek pieczywa, i wtedy podczas tego jedzenia pieczywa, to pieczywo ściera ten smak wina poprzedniego z kubeczków smakowych. O tych kubeczkach smakowych
Trzeba pamiętać, jakie mamy, gdzie mamy, prawda? Mamy u góry, mamy na dole, mamy po bokach, prawda? Można na przykład pić wino tak, że wlewamy je i one przechodzą tylko przez te środkowe kubeczki smakowe. Możemy wino rozprowadzić po policzkach i wtedy te boczne kubeczki smakowe reagują. I wtedy jest zupełnie inny smak tego wina. Można próbować, który jest lepszy. No i także taka uwaga na marginesie. Czyli odpowiedziałem panu na pytanie, że pieczywo można jeść do wszystkiego, o ile jest na stole. I jeszcze tylko warto przypomnieć, że pieczywa, znaczy niczego nie odgryzamy, więc pieczywa też nie odgryzamy, nie bierzemy go, znaczy bierzemy go do ręki dopiero z naszego talerzyka, ale po to, żeby odłamać mały kawałek i ten mały kawałek ewentualnie smarujemy masłem i go jemy. Naprawdę mały kawałek. Efekt jest taki, że więcej spożywamy tego czegoś dobrego, a pieczywo jest tylko dodatkiem. A dodatek ma to do siebie, że jeżeli to, co jemy jako właściwe danie, stanowi 90-95%, a pieczywo 10-5%. Dziękuję bardzo.